Wczoraj około 12:45 na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Modrzejowice doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 58-letni kierujący pojazdem marki Volvo, jadąc od Radomia w kierunku Iłży, w trakcie wyprzedzenia kilku pojazdów przed skrzyżowaniem, zderzył się z pojazdem marki Mercedes jadącym w tym samym kierunku, którego 67-letnia kierująca skręcała w lewo. W wyniku tego zdarzenia kierująca Mercedesem poniosła śmierć na miejscu. Pasażer z pojazdu marki Mercedes oraz kierujący Volvo zostali przewiezieni do szpitala w Radomiu. Kierujący byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego wypadku. W wypadku zginęła Lucyna Wiśniewska, dyrektor radomskiego sanepidu, lekarz i posłanka na Sejm piątej kadencji. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę 5 listopada o godzinie 11 w radomskiej katedrze.